Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Jaka ma być strategia rozwoju województwa łódzkiego? W jakim kierunku powinno iść jej prognozowanie? Grzegorz Schreiber, marszałek województwa, spotkał się online we wtorek 27 kwietnia z 30 prezydentami, burmistrzami i wójtami miast i gmin naszego regionu, aby porozmawiać o strategii rozwoju województwa łódzkiego 2030, w szczególności jej terytorialnym wymiarze. Chwalimy się utalentowanymi artystami, ale nie zapominamy także o pieniądzach dla nich. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał aż 22 stypendia w kategorii Młody Twórca oraz Uczeń. Mogli się o nie ubiegać artyści z Województwa Łódzkiego, którzy nie skończyli 35 lat. Na ten cel przeznaczono 70 tysięcy złotych. Pojawiła się kolejna taka możliwość, żeby może pokazać coś, ten rejon, jakieś zaczerpnąć inspiracje właśnie ludowe. Pomyślałam, że jest to ciekawy pomysł, bo właśnie też promuję właśnie województwo łódzkie, z którego jestem. Jestem z Łodzi, ale bardzo cenię sobie okolice i lubię tu przebywać. Mimo iż na co dzień pracowałam w Londynie, to swoją karierę wiążę właśnie z Łódzkiem. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uruchomiło wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów pod numerem 42 208 1999 czekają specjaliści, m.in. psycholog, dietetyk oraz pracownik pomocy społecznej. Telefon czynny jest w dni robocze w godzinach od 16 do 19. Łódzka kultura otrzyma duży zastrzyk pieniędzy. Aż 41 milionów złotych trafi dzięki marszałkowi województwa Grzegorzowi Schreiberowi do Łodzi. Dzięki tym środkom poznamy tajemnicę filmu oraz zobaczymy, jak powstają bohaterowie ulubionych komiksów. Miliony złotych trafią bowiem do Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Środki pochodzą z Unii Europejskiej. Ale nie samą kulturą łódzkie żyje. W Szkole Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia w Łodzi ratownicy medyczni wspólnie ze strażakami z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 8 w Łodzi ćwiczyli współpracę podczas wypadku drogowego z udziałem wielu osób. Telewizja Centrum ma już ponad 30 lat. Korzystanie z naszych usług to mnóstwo korzyści. Po pierwsze, jest nią bogata oferta programowa, pośród której każdy znajdzie coś dla siebie. Po drugie, pokazaliśmy, że internet może być szybki, stabilny i przede wszystkim tani. Co również istotne, pełnimy ważną misję w życiu Zgierza. Poprzez program lokalny dostarczamy Państwu informacje dotyczące naszego miasta. Tworzymy zespół ludzi, którzy lubią to, co robią. Dlatego też tworzenie nowych reportaży i programów cyklicznych ku zadowoleniu widzów to dla nas priorytet. Jakość bardzo się poprawiła. Sposób organizacji wywiadów, sposób nagrywania, fotografowania jest profesjonalny. Bo jednak takie lokalne wiadomości dla niektórych są ciekawe. Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Zadowolona jestem, oglądam często. Telewizja ogólna to nie nadaje dużo rzeczy, a w lokalnym się pan więcej coś dowie. Korzystając z naszych usług internetu czy telewizji, wspieracie Państwo finansowo nasze miasto. Jak powszechnie wiadomo, część z każdego podatku dochodowego wraca do budżetu miasta. Między innymi z tych środków realizuje się miejskie inwestycje, takie jak budowę dróg, chodników czy placów zabaw. Kwoty tego podatku są całkiem spore i to nas bardzo cieszy, bo to rzeczywiście przyczynia się przynajmniej po części do budowy naszego również lokalnej społeczności. Te podatki przecież
Natomiast jak wszyscy wiemy, część, tak zwany odpis podatkowy, część kwot podatku zostaje na miejscu, jest wykorzystywana przez samorządy. Wobec tego no, jest to bardzo, bardzo istotna również taki element budowy społeczności lokalnej. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy blisko 170 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej, satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i dziękujemy, że jesteście z nami. Dzień dobry, Emila Okupska. Jak w każdy piątek spotykam się z Państwem, aby przekazać najistotniejsze komunikaty z naszego miasta. Wybieram te tematy, które mogą Was zainteresować, ale i pomóc w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Informacje pochodzą m.in. od instytucji publicznych, organizacji pożytku publicznego oraz od mieszkańców, którzy dzwonią do nas z różnymi tematami. Zapraszam do oglądania. Od maja nie będą obowiązywać już obostrzenia regionalne ogłoszone w ubiegłym tygodniu. Od soboty zajęcia sportowe na świeżym powietrzu będą możliwe z udziałem do 50 osób. Otwarte zostają obiekty sportowe, np. baseny, dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży do 50% pojemności obiektu. Od 4 maja, od wtorku, uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki stacjonarnej z zaleceniem regularnego wietrzenia sal i dezynfekcji. Otwarte będą mogły zostać sklepy w galeriach handlowych oraz sklepy budowlane i meblowe przy limicie 1 osoba na 15 m2. Otwarcie muzeów i galerii sztuki z limitem do 1 osoby na 15 m2. Zwiększenie limitu w kościołach do 1 osoby na 15 m2. Od 8 maja otwarte zostają hotele z wyłączeniem restauracji i stref wellness spa. Od 15 maja zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, ale wyłącznie w przypadku, gdy możemy zachować 1,5 metra dystansu od drugiej osoby. Maseczki nadal będą obowiązkowe w pomieszczeniach, m.in. w sklepach czy komunikacji miejskiej. Warunkiem realizacji tego punktu jest spadek średniej liczby zakażeń w Polsce. Restauracje i kawiarnie będą mogły przyjmować gości w ogródkach na świeżym powietrzu do 50% miejsc. Uczniowie klas 4-8 i szkół średnich wrócą do nauki hybrydowej. Dopuszczenie organizacji imprez kulturalnych na świeżym powietrzu, obłożenie do 50%. Rozgrywki sportowe, np. mecze, będą mogły odbywać się z udziałem 25% publiczności. Można będzie organizować wesela i komunie do 25 osób. Od 29 maja powrót szkół podstawowych i średnich do nauki w trybie stacjonarnym. Restauracje będą mogły przyjmować gości wewnątrz. Limit 50% zajętych miejsc z zachowaniem dystansu między stolikami. Możliwość organizacji wesel do 50 osób. Otwarcie krytych obiektów sportowych, w tym basenów, do 50% obłożenia oraz klubów fitness, siłowni, solariów, limit 1 osoba na 15 m2. Członkowie rządu zaznaczyli jednak, że harmonogram luzowania może zostać zmodyfikowany w przypadku nagłego wzrostu liczby zakażeń lub wystąpienia niebezpiecznych skutków zmian.
Koronawirus na długo zmienił naszą rzeczywistość. Pozbawił możliwości normalnego funkcjonowania. Ograniczył swobodę i utrudnił życie. Odłączył od tych, których kochamy, boleśnie, a czasem bezpowrotnie. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni, ale mamy szansę powrócić do normalności. Szczepienie przeciwko koronawirusowi to klucz do otwarcia tego, co zamknęła pandemia. To bezpieczna droga do codzienności, za którą tęsknimy i do życia, które pamiętamy. To szansa, by zmniejszyć dystans i znowu być razem. To szansa na zdrowie dla nas i naszych najbliższych. Wszyscy możemy być częścią tego zwycięstwa. Musimy tylko zakasać rękawy, by ramię w ramię walczyć z koronawirusem. Majówka to, tak jak młodzież mówi, można wrzucić na luz, ale my wrzucamy raczej wyższy bieg w programie szczepień. Na czym to ma polegać? Otóż, szanowni państwo, chcemy jak najszerzej promować akcję szczepień. Widzimy po Stanach Zjednoczonych, po Wielkiej Brytanii, że jest to skuteczne, że ta skuteczność jest coraz wyższa i wprost proporcjonalna do liczby zaszczepionych osób. Dlatego będziemy wraz z naszymi tutaj specjalnymi zespołami ruszali w Polskę. Tak jak pan premier powiedział, w majówkę te punkty będą zorganizowane w każdym mieście wojewódzkim. Będzie można tam przyjść ze spaceru, bez umówienia się. Wystarczy, że się spełnia jeden warunek, ma się wystawione e-skierowanie. A przypomnę, że w majówkę wszyscy Polacy w wieku lat 36 i więcej już będą mieli wystawione takie e-skierowanie. Więc każdy, kto ma więcej niż 36 lat, będzie mógł przyjść i będzie mógł się zaszczepić w takim punkcie. To będzie szczepionka firmy Johnson & Johnson, czyli jednodawkowa. Tak jak pan premier powiedział, to będzie przede wszystkim funkcja o charakterze informacyjnym przez najbliższe 3 dni, ale później te punkty ruszą do innych miejscowości, do powiatów, w których jest mniej punktów szczepień i będą wykorzystywane właśnie do wzmocnienia, zagęszczenia sieci punktów szczepień po to, żeby łatwiej, szybciej Polacy mogli się szczepić. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Obecnie w województwie łódzkim wypłacamy 167 świadczeń honorowych, 143 z nich trafia do kobiet, a 24 do mężczyzn. Najstarsza emerytka, która ukończyła 100 lat, ma obecnie 107 lat i 3 miesiące, a najstarszy mężczyzna ma 105 lat i też 3 miesiące. Każda osoba, która kończy 100 lat, może liczyć na przyznanie świadczenia honorowego od prezesa ZUS. Wysokość tego świadczenia zależy od wysokości kwoty bazowej w dniu setnych urodzin. Dla osób, które od 1 marca bieżącego roku do końca lutego przyszłego roku będą kończyły 100 lat, wynosi ona 4512,41 zł brutto. Kwota ta wypłacana jest co miesiąc do końca życia i nie podlega waloryzacji, co oznacza, że już też do końca życia wypłacana będzie w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia, to jest emerytury czy renty, które oczywiście będą waloryzowane. Stulatek nie musi składać żadnych wniosków do ZUS o świadczenie honorowe, ponieważ jest to specjalne świadczenie, które emeryci i renciści otrzymują z chwilą ukończenia 100 lat. Świadczenie honorowe przyznawane jest także tym osobom, które nie pracowały i nie pobierają emerytury czy renty. W takim przypadku wniosek o świadczenie jest jednak wymagany, ponieważ osoby te nie znajdują się w systemie ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pierwszy oddział w Łodzi, zaprasza do udziału w dyżurze telefonicznym pod nazwą Usługi Elektroniczne w ZUS. Dyżur odbędzie się 28 kwietnia w środę w godzinach od 10 do 12 pod numerem telefonu 42 638 2400. Nasi eksperci będą dostępni pod tym numerem tylko w dniu i godzinach dyżuru. W
W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. dla kogo przeznaczona jest platforma usług elektronicznych ZUS i jak zarejestrować na niej konto, co to jest e-wizyta i jak się na nią umówić oraz jakie sprawy można załatwić w czasie takiej e-wizyty. Będzie można dowiedzieć się także, jakie korzyści niesie wykorzystywanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń oraz jakie możliwości wynikają z korzystania z rachunku bankowego. Zapraszamy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pierwszy oddział w Łodzi oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na webinar, którego tematem będą zmiany w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek wynikające z tarczy 9.0. Webinar odbędzie się 7 maja w godzinach od 12 do 13.30. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom i będzie rejestrowane. Zapisy przyjmowane są do 6 maja pod adresem mailowym rejestracja@izba.loc.pl. Istnieje możliwość zadania pytań ekspertom jeszcze przed wydarzeniem, aby odpowiedź w trakcie samego spotkania online była jak najbardziej wyczerpująca. Pytania do ekspertów prosimy wysyłać również na adres rejestracja@izba.loc.pl i prosimy o wysyłanie ich do 5 maja, czyli do środy. Więcej informacji na temat webinarium znajdą Państwo na stronie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w zakładce aktualności. Zapraszamy. Dzień dobry, to jest program W Centrum Uwagi, a moim Państwa gościem jest Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pani dyrektor, jeszcze do 5 maja trwa rekrutacja do Akademii Liderów Województwa Łódzkiego, realizowanego przez Instytut Samorządu Terytorialnego. Komu to jest dedykowane, jak to wygląda, jak to przebiega? Projekt dedykujemy wszystkim młodym osobom pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, które zamieszkują województwo łódzkie. Liczymy tutaj na osoby, które są aktywne, które działają albo w samorządzie, należą do młodzieżowych rad miasta, są młodymi radnymi, ale też udzielają się w organizacjach pozarządowych. Chcemy też takie aktywne osoby z grona uczniów, studentów zaktywizować do tego, żeby wzięły udział właśnie w naszym projekcie. Jeżeli chodzi o samą Akademię Liderów, to jak to będzie przebiegało? Bo to pewnie będą jakieś bloki tematyczne, zajęcia. Jak to się ma? Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, program obejmuje około 5 zjazdów w formule hybrydowej. Liczymy na to, że uroczysta inauguracja, którą planujemy już na koniec maja, odbędzie się w tradycyjnej formie stacjonarnej. Natomiast część zajęć wykładowych, ćwiczeniowych na pewno będzie jeszcze online. No ale wszystko będzie zależało od tego, jak będzie właśnie ta sytuacja epidemiologiczna w kraju wyglądała. Natomiast w sierpniu chcemy zorganizować plenerowe zajęcia warsztatowe na terenie całego województwa łódzkiego, tak żeby osoby, które się do nas zgłoszą, mogły działać na rzecz swoich lokalnych społeczności. We wrześniu planujemy już przynajmniej dwudniowy wyjazd szkoleniowy, gdzie będzie możliwość spotkania się z praktykami, z samorządowcami. No i też swoistego rodzaju forma integracji, gry terenowej dla naszych uczestników.
Zakończenie, takie już uroczyste zakończenie, odbędzie się podczas Forum Promocji Województwa Łódzkiego. Tutaj chciałam jeszcze dopytać o te zajęcia. To będą spotkania z, nie wiem, samorządowcami. Czy coś może więcej nam Pani powiedzieć na ten moment? Pierwsza część dedykowana jest tej młodzieży, która weźmie udział w celu podniesienia takich kompetencji miękkich. No ale też w zasadzie możemy mówić tutaj o rozwoju osobistym. Więc na pewno będzie to blok zajęć z tego zakresu, który chociażby obejmie zarządzanie sobą w czasie, sztuka autoprezentacji, planowanie kariery, kreatywność, rozwój kreatywności, umiejętne radzenie sobie ze stresem, ale również przewidujemy formułę, w której będziemy te zajęcia realizowali w blokach tematycznych. Czyli na pewno też będzie blok samorządowy, będzie blok poświęcony tematyce zarządzania projektami. Te zajęcia będą prowadzili wykładowcy m.in. z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, ale chociażby z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego czy też Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast już we wrześniu będą to właśnie spotkania z praktykami, którzy będą się dzielić z uczestnikami projektu swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Liczę na to ogromnie, że wszyscy, którzy skorzystają z tego projektu, nie tylko zyskają wiedzę, tak, ale nabędą też wiele kompetencji twardych, że wrócą na łono swojej społeczności z nową wiedzą, zapałem, energią do działania, tak, i będą potrafili to, czego się nauczą, mogli implementować potem w praktyce, czyli będą działali, będą mogli pisać projekty, tworzyć różnego rodzaju nowe aktywności, których do tej pory po prostu nie robili. I to dlatego warto, bo tak? Dlatego warto. No, dlaczego jeszcze warto? No, będąc w wielu komisjach rekrutacyjnych, też często zwracamy na to uwagę, jeżeli są to osoby młode, tu akurat o takim przedziale wiekowym mówimy. Często zwraca się uwagę na to, co taki młody człowiek robi dodatkowo, czym się wyróżnia na tle innych kandydatów, które ubiegają się o coś, chociażby jakieś stanowisko. Więc są to różnego rodzaju wyróżniki, no, mogą to być, no, może to być chociażby, nie wiem, znajomość wielu języków obcych, tak, albo właśnie udział w takim projekcie. Myślę, że to na pewno będzie wyróżnik, tak, dla wielu osób, które potem będą ubiegały się chociażby o pracę, o staże. Przewidzieliśmy również to, że osoby, które zakończą ten projekt, będą mogły ubiegać się właśnie o odbycie stażu czy praktyki w Urzędzie Marszałkowskim, w instytucjach podległych, czy też w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. To więc myślę, kuszące. Że to jest na pewno kuszące. Myślę, że to jest taka naprawdę otwieranie sobie drzwi do kariery. Tego nie da nam uczelnia czy szkoła, prawda? To faktycznie tutaj takie wartości. Na pewno tak. Tutaj uczymy w sposób taki dwojaki, bo zarówno te zajęcia praktyczne, te warsztaty terenowe, spotkania z praktykami, jak i też wiedza teoretyczna. A czy wiadomo już coś o liczbach, czy już jest dużo zgłoszeń? Generalnie przewidzieliśmy, że maksymalnie w tym projekcie pilotażowym może wziąć udział nie więcej niż 36 osób. Także czekamy do 5 maja. Zapraszam wszystkich serdecznie do tego, żeby jeszcze aplikowali. Aplikacja jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w zakładce Akademia Liderów Województwa Łódzkiego. Formularz zgłoszeniowy jest, myślę, że bardzo przyjazny do wypełnienia i do 5 maja jest aktywny. Czyli czekamy i zapraszamy. Czekamy, zapraszamy. Czy takie zajęcia będą płatne? No właśnie, jest to, myślę, taki dodatkowy atut naszego projektu, że udział w tym projekcie jest nieodpłatny. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem była dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek.
Dzień dobry, Anna Biskupska. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń. Do 4 maja włącznie Zgierska Straż Miejska czeka na zgłoszenia kandydatów do pracy. Ostatnio przeprowadzony nabór okazał się fiaskiem. Żaden z kilkunastu chętnych nie spełnił stawianych warunków. Głównym problemem okazał się stan sprawności fizycznej kandydatów. Żadna z osób nie przeszła pozytywnie testu sprawnościowego, mimo możliwości powtórzenia go. Dodatkowym problemem jest niska konkurencyjność oferowanej pracy. Dużo pracowników pochłaniają centra logistyczne w Strykowie. Dlatego zachęcamy do pracy tutaj na miejscu w Zgierzu. Jest to zakład pracy dość kameralny, mały, dlatego że wszystkich pracowników łącznie z pracownikami administracyjnymi to jest 32 osoby, także nie jest to duża firma. Wszyscy się znają, atmosfera w pracy na pewno jest też całkowicie inna niż w firmie, która zatrudnia setki lub tysiące pracowników. Od kandydatów na strażników miejskich oczekuje się między innymi dobrego stanu zdrowia, minimum średniego wykształcenia, niekaralności, uregulowanego stosunku do służby wojskowej i prawa jazdy kategorii B. Szczegółowe informacje dla chętnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza i Straży Miejskiej w zakładce Praca. 5 maja w hali Mosir przy ulicy Wschodniej w Zgierzu rusza punkt szczepień powszechnych przeciwko COVID-19. Zapisy na szczepienia w nowym punkcie odbywają się na takich samych zasadach, jak to miało miejsce dotychczas. Poprzez stronę pacjent.gov.pl, infolinię 989 lub wysłanie SMS o treści szczepimy się na numer 664 908 556. Możemy również zgłosić się bezpośrednio do wybranego punktu szczepień. Zachęcam ze swojej strony do szczepienia się, ponieważ jeżeli chcemy wspólnie wrócić do takiej normalności, warto to robić sprawnie. Jest dzisiaj ku temu jeszcze więcej okazji, zwłaszcza ze względu na uruchomienie nowego punktu szczepień na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, który od 5 maja fizycznie już będzie przeprowadzał szczepienia. Dużo ilości osób zainteresowanych, tych, którzy się zarejestrowali, tych, którzy się dodatkowo zgłaszają. Do tego zachęcam. Myślę, że wspólnym wysiłkiem możemy wrócić szybko do normalności. W punkcie przy Wschodniej pracować będą 3 zespoły szczepienne, które będą w stanie zaszczepić 360 osób dziennie i 2,5 tysiąca osób tygodniowo. Punkt czynny będzie 7 dni w tygodniu w godzinach od 9 do 19. To będą kolejne święta narodowe, których obchody trudno nazwać tradycyjnymi. Pierwszy i trzeci dzień maja uczcić będziemy w reżimie sanitarnym i w trybie narzuconym przez ograniczenia związane z pandemią. Oficjalne wydarzenia związane z rocznicami majowymi zostały zaplanowane tak, aby nie wywoływać zgromadzeń mieszkańców, ale jednocześnie uczcić zarówno Święto Pracy, jak i 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uzupełnieniem są obchody 200-lecia podpisania umowy zgierskiej. Propozycją jest spacer po Zgierzu i zwiedzenie kilku ciekawych miejsc. W Parku Miejskim będzie można oglądać wystawę plenerową Wielcy Ludzie Wielkich Praw. Wystawa poświęcona jest z jednej strony podpisaniu Konstytucji 3 maja, z drugiej strony umowy zgierskiej. Dodatkowo w niedzielę i w poniedziałek w godzinach między 14 a 19 zapraszamy mieszkańców również do Parku Miejskiego, gdzie będą obecne postacie z epoki, w której właśnie doszło do podpisania umowy zgierskiej. Będą one rozdawać okolicznościową gazetę. Warto także przyjść 2 maja o 20.30 na plac Jana Pawła II. Na budynku urzędu odbędzie się iluminacja świetlna flagi państwowej. Dzień później harcerzy zaciągną honorową wartę przy tablicy pamiątkowej na ścianie ratusza, a w godzinach przedpołudniowych władze miasta oddadzą hołd twórcom Konstytucji 3 maja. Wiosna jest w tym roku wyjątkowo kapryśna. Niemniej sezon spacerowo-grillowy można uznać za otwarty. Na rekreacyjnych terenach Zgierza w ośrodku Malinka pojawiły się ostatnio nowe obiekty. Chodzi o 3 nowe pomosty, które zostały zbudowane na stawie. To gratka nie tylko dla wędkarzy, ale również dla spacerowiczów. Obiekty będą również wykorzystywane przez mieszkańców korzystających latem ze sprzętu wodnego. Powstanie pomostów jest kolejnym punktem rewitalizacji ośrodka wypoczynkowego Malinka. Koniec prac zaplanowany jest na najbliższy sezon. O ile nie wydarzy się nic niespodziewanego, już tego lata będziemy mogli w pełni korzystać z odnowionego obiektu.
Najlepsza zgierska zapaśniczka Roxana Zasina po raz kolejny udowodniła swoją sportową klasę na arenie europejskiej, zdobywając srebrny medal. Podczas zakończonych niedawno Mistrzostw Europy sportsmenka reprezentująca Zgierskie Towarzystwo Atletyczne wywalczyła w swojej kategorii wagowej do 55 kg drugie miejsce na podium. Podczas zawodów stoczyła trzy walki, pokonując reprezentantki z Białorusi i Rumunii. W finale przy remisie 2-2 przegrała ostatecznie na punkty z Rosjanką Stalwirą Orszusz. Gratulacje dla świeżo upieczonej wicemistrzyni Europy i całego jej zespołu. W ostatni kwietniowy weekend odbył się w hali Mosir turniej dwójek w minisiatkówce. Gospodarzem imprezy był Zgierski Klub UKS Siatka. Drużyna w składzie Weronika Kin, Ola Witkowska, Dorota Drozdek zajęła wysokie drugie miejsce. Zespół UKS Siatka 1 uległ jedynie drużynie z Łodzi UKS Volley 34. Zgierzanki dzięki dobremu występowi awansowały do finału wojewódzkiego, w którym wystąpi 8 najlepszych ekip z regionu. Drugi z zespołów, UKS Siatka, zajął 13 miejsce. W zgierskim turnieju dwójek wystartowało 38 zespołów. W najbliższym czasie o awans do wielkiego finału wojewódzkiego walczyć będą zespoły siatkarskich trójek. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń.